Witam was serdecznie, Benek z tej strony i Vintage Story. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, że chyba będziemy stąd znikać. Tu nam zostały dwie porcje jedzenia. Pozabieramy z tych skrzyneczek kilka pierdół takich istotnych i znikamy. Myślę, że wrócimy do domu i tym razem uderzymy 1000 klocków w tym kierunku. Wszystkiego. Można tu postawić gwiazdkę. Tu położymy się spać, a nad ranem ruszymy z powrotem do domku. Aha, w sumie to mógłbym sobie już zrobić tu porządek. Dokładnie tak. Idziemy spać. Coś tam zgłodniejemy. A o poranku zjemy to, co mamy w miseczce. O, nawet wszystkiego nie zjadł. To niedobrze. To ja tu jeszcze wrócę po jedną porcję. Czyli tak, to jeszcze sobie trochę pobiegamy, zanim będziemy do domu wracali, bo jak już wrócimy do domu, to i tak nie będzie czasu na to, żeby wybiegać na zachód. Także więc ja myślę, że mógłbym się tu porozglądać troszkę, a nawet iść tak w tym kierunku mniej więcej. I na wieczór wracać do domu? Może i tak? Wziąłem wszystko, co potrzebuję. Mógłbym się tutaj za ruinami, ale ja tu nic nie widzę. Kiepsko tu jest, powiem wam szczerze. O! Takich nie mam. Kurczę, co mam tu wyrzucić teraz? Noże mam dwa, nie? Tak. Mam dwa noże. Dobra. Czyli ten czerwony są. Mogę pozabierać. A fajnie, bo są ładne. Ładnie się prezentują. I znowu przechodzimy tutaj pomiędzy tym. Ale teraz już za dnia, nie? Fantastycznie, bo mamy na wszystko całkiem inny pogląd. I właśnie w kierunku domu będę chciał się raczej kierować, ale może w ten sposób. I później tak? No nie wiem. Kurczę, a skoro tu jestem, ja mógłbym troszkę pałek uzbierać. Aż się nożyk rozwali. No właśnie. A tam są jeszcze pomarańczowe, kurde. Co mogę tam wyrzucić? Tu jedno nasiono marchewki wyrzucę. Chociaż tego oliwinu będziemy mieć kiedyś bardzo dużo, to taki oliwin wyrzucę. A nasionko się przyda. Gdzie ja to kurde zbierałem? Tutaj. Że ja tego sporo natłukłem. Co to jest? Zajączek jakiś. Martwy zając.
Oznaka tego, że być może wilk tu gdzieś jest. Albo... Ze starości zdechł zajączek. Wracamy. Do domu. Tak jak Przemek wspominałeś, że już nie możesz doczekać się wiosny. No, ja w pewnym sensie też. Wszystko ma swój urok, no. Przynajmniej tutaj mam na ekranie taką namiastkę zimy, bo za oknem to jest kurde lipa. I to niezła. Zero jakichkolwiek przyjemności z aury ostatnimi laty. Jeśli chodzi o zimę, oczywiście. Tu coś widzimy, zbieramy. Bo żyto przy sobie mam. Aha. Kurde, też no. Też numer. Miedziany miecz wyrzucić. Ziarno żyta. Ziarno żyta i to... Ta trawa cała taka, nie? Nie będę tego zbierał. Trudno. Mógłbym wyrzucić te pomarańczowe kwiatki, ale nie wiem, czy ja widziałem gdzieś takie. O, ucieka przed nami kozioł, no i dobrze. A w zasadzie... No, już się zaczyna trząść. Fajnie, fajnie. Dlatego mówię, że każdy ma swój urok, każda pora roku, bo fajnie te krajobrazy tutaj wyglądają. Jak są pokryte śniegiem. No, czyż nie fajnie wygląda to drzewo tutaj? Super sprawa. Elegancko. Dobra, do domeczku. I spotykają gdzieś na widoku jakiś węgiel brunatny, tudzież czarny. Dupa, nie mam nic. Jakaś muzyczka nam w tle przygrywa. Koza, Boże, owca ucieka przed nami. Czym tak groźnie wyglądamy w tych obszarpanych ciuchach? Może robi na nich wrażenie ta drewniana zbroja? No zimno, mógłby się to lepiej, ale kurczę, no co to za miejsce? Nasiona! Dobra. Patrzcie, że nie możemy wziąć. O kurde. Tam będzie jakiś rarytas. Chyba te ziarno orkiszu wyrzucę. Kapusta. Kapusta. No i przypuszczam, że można byłoby tu gdzieś glebę zdobyć, nie? Ale kopać to ja tu nie za bardzo mogę. Mogę sobie to oznaczyć, ruiny. I nieopodal jest jakaś jaskinia, a to dosyć blisko domku jest, że to jeszcze nie było przeze mnie sprawdzone. Szok. No dobra, no to idziemy do domu, nie? No. Idziemy. Wydawało mi się, że to czarną ziemię jest.
Gdzie ta jaskinia jest zaznaczona? Tutaj. Zobaczę, cóż to za jaskinia jest. Bo ja z tego co kojarzę, to zaznaczałem takie, do których dosyć swobodnie można wejść. Ale sprawdzę tą jaskinię. Jeszcze nie jest aż tak ciemno, żeby... żeby się gdzieś... A nie, ale widzę, że już się pojawił efekt szronu. Aha. Ano. No dlaczego to jest wciąż takie aktywne? Nie rozumiem. Oj nie! Jak to? Co się dzieje? Się kurczę, cały czas zapada? Bo się wszystko zapadło. No to wygląda, że zostało przysypane to wejście do jaskini. No cóż, kiedyś trzeba będzie przyjść tu z łopatą. A na tą chwilę to... dobrze by było być już w domu. O, proszę. Można ładnie wrąbać w taką... też może być całkiem fajna. Ślepy zaułek. I w dodatku już miejsce, w którym jest wyjście na powierzchnię. No ale dobra, sprawdźmy, bo może się okazać, że... no to już mamy odpowiedź. Ale można było zobaczyć, jak się robi ule, a zrobić ich powiedzmy z 10. Porozstawiać sobie, zrobić sobie miejsce na pasiekę, porozstawiać sobie te ule. Przyszykować sobie ze 2 takie, które zaniesiemy w to miejsce, w którym znaleźliśmy pszczółki i troszkę kwiatów za tego i... powinno być spoko. A ty... jesteśmy. Ale dom czarny, kurde, nie widać go na tym tle. Cześć wam. A, zimno mi się zaczęło robić. Myślałem, że mnie ugryzł. No nie mam niestety jedzenia. Aha, i tu jest ten projekt, jeszcze nie. Ale śniegu nawaliło. No ale no dobra. Kolejna jako taka podróż udana, w chacie wyziębione, bo drzwi otwarte zostawiłem. Dobra, bo się telepiesz. Najwyższa pora rozpalić w ognisku. A może tak, najpierw to sobie pochowam nasiona. 4 skóry. A no właśnie, ciekaw jestem, jak wygląda sprawa mojego... mojej tej skóry tam na górze.
O. Namoczona skóra. No dobra, no. Namoczona skóra. Kurde, to już mi tej wody wapiennej 2 litry tylko zostały, no niestety. Trzeba będzie to tak pogodzić, jakieś beczki jeszcze zrobić, żeby ten mechanizm był sprawny. Stąd resztki zlać i tam zbierać drugą beczkę. Bo to szkoda stracić. Bo 2 litry wody to są dwie muszelki w żarnach zrobione, nie? Albo te. No. Dobra, bo to ja chyba jeszcze potrzebuję w takim razie tutaj tego dębu. O kurde. No dawaj. A to pospada na ziemię, nie? Ciekawe z tym, czy znajdę jakiś metal. Okruchy metalu leżące. Raczej nie. Nie wiem, czy w ogóle dojdę. One chyba bardzo szybko w tym śniegu stygną, coś mi się wydaje. Nie będą tak długo leżały jak na zwyczajnej ziemi. Dokładnie. Nie mam chyba czego szukać. Ale gdzieś tutaj nad tym terenem się to rozwaliło. Jest bardzo dużo takich w zasadzie łąk. Bardzo otwarte tereny. Wiem, że gdzieś tutaj na pewno jest ta taka dziura. I w sumie ja mógłbym sobie koło niej takie coś postawić. Ten przyszłość w nocy wiedział. To jest niebezpieczne. No teraz to już nie wiem, gdzie ta dziura jest. Kiedyś jak przypadkiem na nią trafimy, to trzeba będzie ją koniecznie zaznaczyć. Tutaj. O, światełko. Niech w nocy ostrzega. Będzie to widoczne? Pewnie, i to fajnie. No tutaj mieliśmy to ogrodzić. Jest co robić. Tylko ten ciągle padający śnieg. Przecież tak tu jest kurde głęboko. Zobaczcie. Jedna czwarta bloku. Żyją, wszyscy mają się dobrze. Aha, bo ja miałem zanieść drewno tutaj. Okej, okay, teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Zamieni się w 50 litrów słabatanina po 24 godzinach uszczelniania. Uszczelniamy. Bo na to też trzeba czasu, jak widzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Aha, to nie da rady. Najpierw musi być tak, jak mówiłaś mi. Kamcia, kamcia. Pozdrawiam. Że trzeba zrobić słabą taninę. I dopiero później, jak już się zrobi słaba, dorzucić kolejne pięć, żeby była z tego mocna tanina. Natomiast tu jej rzeczy samej będziemy mieli już słabą za 24 godziny. 2 litry wody wapiennej. Mam nadzieję, że nie paruje. I teraz tą namoczoną skórę, rozumiem, muszę potraktować nożem? Stworzone w beczce z wapienną wodą, dokładnie. Jest to składnik na
mizdrowaną skórę. Scrape the hair from the hide by combining ingredi with a knife. No i właśnie to, o czym mówię. Nóż. Jakoś dziwnie mi wyglądały te ostrze noża. Jakbym dłubał to w nieskończoność. Dobra. I co? Tak, i nóż, tak? No i dobra, jest mizdrowana skóra. I co z tą mizdrowaną skórą? Mizdrowana skóra. Step 3 or 4 of 4. Weak tanina solution. A, no właśnie. Dobra. Metale, metale, moi drodzy, metale. Gdzie my tu mamy młotek? Młoteczek, pak, cak. Cak. I młoteczkiem. Pak, 320. 445. Ale fajnie, że to się tak stakuje. Jak to pomaga? Jak to pomaga nie robić sobie burdelu z szafkami? Znaczy, przepraszam, burdelu. 512. No coś wspaniałego, no. Tu jest jeszcze malachit. Siedemdziesiąt dwie samorodku malachitu. Ale też daje pigment. A ja sobie ten młotek tu zostawię. A czekajcie, bo tu sfaleryt jest, nie? Cynk. 169 sfalerytu mam. I tu jest jeszcze bizmutynit. Bizmutynitu 41 się zestaw. Światełko, cyk, włócznia. W razie czego. Cyk. Drewno. Cak. Tego mam 33. Oj się, widzicie, troszeczkę uszczupliły zasoby. No niestety, będę musiał sobie dorobić, ale to nic trudnego. Proszę bardzo, ciuldup. Takie malutkie te poletko, nie? Zobaczcie, jakie te drzewa. Popatrzcie, już nie zrobię tego błędu. Przecież te drzewa to jest obłęd. One tak długo rosną. I zasadziłem zaraz na początku rozgrywki, czyli gdzieś jeszcze w maju. No tak, jesteśmy w stanie normalnie tu wejść. Ale. Czy na takiej ubitej ziemi będzie coś rosło? Szczerze w to wątpię. O. Kurczę, on jest bardzo blisko. No nie, rozwalił się nad. Chyba. Jeszcze za tymi drzewami to było. Wracam do domu. Zbyt mocno napalony byłem, jak zwykle. Nic to nie dało. A gdzie jest nasz domek? Tam jest tak dość jasno. To pewnie te miejsca. Tak, to jest jezioro. A, czyli ja nie widzę na mapie wszystkich jezior. Ja na mapie widzę i na minimapie widzę tylko te, które nie są zamarznięte. I nie są nie przykryte śniegiem. Bo wyraźnie w niektórych miejscach widać lód, a w niektórych wodę.
jeszcze te wejście do domu. Dobra, drzwi sobie weźmiemy. Tylko że ja nie chciałem drzwi. Ja chciałem skrzynki. Dwie. Trzy skrzynki jak zwykle. Dwa słoiki z żarciem. Trochę gliny. Dwa słoiki z żarciem. Więc te trzy słoiki, które zabieram ze sobą. Plus napełniona jeszcze porcja tutaj. W razie czego stąd. No i co? No i... Sru, pora uciekać. Mieczyk mamy, kilof mamy. Warto poznać kolejną część naszego świata, nie? A konkretnie lecimy na zachód. Tysiąc kratek, tak jak mówiłem. Nie, no nie będę to już tego lnu zbierał. Bez sensu. Kawałeczek od chaty. Idziemy. Następny len. Ja pierniczę, ile tego tu jest. A tam? A tam jakieś inne. Roślinki. Ja mam dziwne wrażenie, że jakoś naprawdę rzadko w tym kierunku się udawałem. A może tylko wrażenie? Biegałem tu co prawda troszkę do ruin. A co to jest dziura? Przepraszam. Nie, to jest po prostu to drzewo z góry. Takie ciemne mocno. Sosna. A to są takie pagórki, pagóreczki, duperki, dupereczki i to... To przeszkadza troszeczkę w eksploracji. No ale no... Jestem tak mniej więcej na wysokości domku swojego, więc... Kontynuować drogę na zachód jak najbardziej mogę. Oczywiście uważając na czyhające niebezpieczeństwa. Ale... Gdzie zajdziemy, co znajdziemy... To zobaczymy już dopiero w następnym odcinku, a ja się z wami żegnam. Fajnie, że jesteście. Dziękuję wam za wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Hej!